Dzień dobry, dzisiaj chcę Wam pokazać pewną ciekawostkę perfumową. Otóż ktoś podał mi linka do strony, z której można uzyskać próbki. Właściwie trochę podchodziłam sceptycznie do tej inicjatywy, zresztą w ostatnim filmie mówiłam Wam, że zostałam zasypana próbkami i naprawdę mam już ich dużo, nie nadążę omówić te wszystkie perfumy pewnie nieprędko. Może w ogóle niektórych o nie omówię, no nieważne. A może ważne. W każdym razie na tej stronie, o której mówię, wystarczyło wpisać imię, nazwisko, podać adres i dostaje się próbki. Ja dostałam, więc tylko trzeba wskazać trzy. Nie można sobie zamówić wszystkich produktów, więc tak oto przyszło do mnie kilka dni temu. Róża z Trocadero. Rosyjska skóra, Cuir de Russie. I Eau de Délice. To jest marka, która mieści się w Paryżu. Jest, jak znalazłam informację na Facebooku, bo oni mają profil na Facebooku, strony. No, do strony nie bardzo jakoś tam dotarłam, może za mało szukałam, ale gdybym szukała informacji bardzo dokładnie, wtedy ten film powstawałby tydzień. A chcę Wam jak najszybciej o tym powiedzieć, bo być może wyślecie tam swoje dane i dostaniecie takie próbeczki. Marka powstała 41 lat temu, już wtedy. Zaglądam. Niestety jedyny mankament, jaki tu dostrzegłam, małe literki. Jurij Gusac. Podam w opisie filmu linki i tam będzie pisownia. Może po prostu linka do profilu na Facebooku. Jurij Gusac robił wtedy pierwsze perfumy po prostu niszowo, tak dla siebie, nie w ramach jakiegoś wielkiego koncernu. I 40 lat, 41 lat po tym, czyli domyślam się, że w tym roku właśnie, jego dzieci, syn i chyba córka, doczytacie, jeśli jesteście ciekawi takiej wiedzy, reaktywowali tą markę i chcę Wam pokazać, jak to wyglądała ta przesyłka. Przyszła w takiej kopercie, teraz będzie trochę szeleszczenie. No, typowej bąbelkowej z zagranicy, napis odręczny Agata, bo ja tam wypisałam swoje imię i nazwisko. List taki do miłośników perfum, domyślam się, że standardowy, ale to naprawdę jest bardzo miłe i bardzo ciekawa koncepcja. A, coś tutaj, słuchajcie, nie doczytałam, że w listopadzie będzie aktywna ich strona. No, no to akurat mam listopad, no poczekajmy. Na razie jestem i Facebook zostaje. No i to wszystko, jeszcze do tego dołączona taka saszytka. Ludzie pokazywali na Facebooku, na grupach dyskusyjnych, bo dużo osób z Polski tam napisało. Kilka osób twierdzi, że jeszcze czeka, więc tu taki apel. Może po prostu wyślijcie jeszcze raz informacje. I teraz ciekawa rzecz o tych perfumach. To są bardzo solidnie zrobione rzeczy. Bardzo ciekawy w ogóle pomysł na marketing. Gdzieś tam przez internautów dotarli do liderów opinii publicznej. I ci liderzy opinii publicznej przekazywali sobie taką prawie pocztą pantoflową o tym, że jest taka inicjatywa i jak się napisze do nich, można sobie wybrać trzy próbki, bodajże z 8. No w tej chwili nie pamiętam, ta liczba nie jest precyzyjna. I słuchajcie tak, to jest bardzo ładny papier. Z tyłu jest informacja, ważna informacja, bo wynika z tych informacji, to są informacje, jest informacja o zapachu po francusku i po angielsku, wynika z nich o tym, taka informacja o zapachu. A jest szczególna, zaraz Wam powiem więcej, a jak się wyjmuje próbeczkę, po prostu to jest taki, o, doklejony prostokąt. Bardzo solidna porcja, w szklanym atomizerze, konkretna rzecz, trzeba przyznać, że chociaż robią ten marketing chyba tak troszeczkę ekonomicznie, to tu nie oszczędzali na tym konkretnym produkcie. Naprawdę chwalebne. I teraz do tego napisu. Jedyna rzecz, do jakiej się mogę doczepić, to są te małe litery. Ja naprawdę muszę je czytać z okularami, a czasami nawet zapominam, że mam okulary na nosie, jak zrobiłam w ostatnim filmie, nic nie mówiliście. I kochani, jeszcze muszę brać szkło powiększające. I to jest taka ciekawa rzecz. Wynika, że z tego, że te perfumy tak naprawdę są kreacją, która ma uchwycić chwilę. Może najłatwiej to wytłumaczę na przykładzie Cuir de Russie. Mam tu taką, po angielsku, taki zarys sytuacji. Korytarz
hol operowy już jest zapełniony. Diagilew prezentuje swój rosyjski balet. Właśnie taka historia. Ty siedzisz w pierwszym rzędzie z ekstrawaganckimi paryżanami, z szeroko otwartymi oczami. Widzisz Niańskiego, który tańczy, zapełnia salę. Widzisz Niańskiego i jego skórzane buty. Przypominam nazwy, Cuir de Russie. I w pewnym momencie wyczuwasz zapach, kiedy on tak na tej scenie tańczy, wyczuwasz zapach. Ilang, ilang, fiołek, cynamon, drzewo cedrowe i styraks. Czyli moment. Podobna rzecz jest z różą Trocadéro. Trocadéro to jest takie miejsce w Paryżu, mówiąc roboczo, przy placu, przy wieży Eiffla. W każdym razie to jest właściwie taka jedna wielka, ogromna przestrzeń, gdzie często właśnie spacerują Paryżanie, ale też przede wszystkim turyści. Tam są budynki, tam jest dużo zieleni. No i tutaj mamy podobną historię. Przechodzi osoba trzymająca bukiet róż i tak dalej, i tak dalej. Też uchwycona jakaś chwila, więc zapach chwili. Ja to bardzo cenię, bo rzeczywiście tak z zapachami jest. One potrafią przywołać jakiś moment, jakąś chwilę. I co tu jeszcze znajdziemy? Może jeśli chodzi o zapach, mamy tu też czarną porzeczkę, lawendę i piżmo. Jest to róża. Może kilka słów o zapachach. Ta róża mamy tu. Jest bardzo realistyczna. To nie jest taka róża z bukietu różanego, tylko z ogrodu babcinego, taka krzew różany, jaki używamy na przetwory. I to jest zapach dość trwały. Uważam, że perfumy są dość realistyczne, ale nie wiem, jakie jest zdanie innych, może nie do końca takie pokrywające się z moimi obserwacjami. Spory problem sprawiła mi skóra rosyjska, ponieważ to był powąchałam najpierw tą różę, no bo taka właśnie realistyczna, taka no przyjazna, więc tu już jest zupełnie inna jakość, to jest zapach bardziej złożony. Nawet momentami pobrzmiewa jak te perfumy Gucci'ego, które no tak nie zwojowały rynku za bardzo, a są kultowe. Gucci Pour Femme. Gucci Eau de Parfum. Tak momentami, tak powiedzmy w nucie serca, tak pobrzmiewa, ale myślę, że zapach zasługuje na dogłębną analizę. To są takie moje pierwsze wrażenie. No i trzecia rzecz, Eau de Lys, to jest z kolei zapach inspirowany Muzeum Prado, gdzie znajduje się obraz Hieronima Boscha, The Garden of Delights, a tu mamy Eau de Lys. To z kolei jest zapach, który ja bym określiła jako klasyczna woda cytrusowa. Annick Goutal robiła takie perfumy Eau de Hadrien w tych klimatach, bardziej taka właśnie łagodna, mniej w stronę Eau d'Orange Vert Hermesa, ale właśnie bardziej w stronę tych łagodnych, otulających cytrusów. Tutaj szczeka pies sąsiada, bardzo go lubię, hałaśliwy taki, już Wam mówię o składzie. Cytryna, bergamotka, mandarynka, petit grain, lawender, cyprys, patchouli i mech dębowy też. No. Na pewno nie oszczędzano na perfumach, są trwałe. Aha, to był ten o Cuir de Russie, ale tamte pamiętam, wąchałam je. No oczywiście cytrusowe wody są najmniej trwałe. No i to tyle, to w takim trochę pośpiechu. Zaglądajcie tam na tą stronę, też dam linka w opisie filmu. Może Wam się uda jeszcze próbki złowić, bo domyślam się, że tam już może być tych zamówień całkiem sporo. Ale próbujcie, albo przypominajcie się, no nie wiem, jak to działa tak naprawdę. No, w każdym razie tego gdzieś tam w internecie jest dużo i no ciekawa forma marketingowa i perfumy nie głupie, nie można im nic zarzucić, chociaż gdyby po prostu znalazły się w perfumerii na półce, można by je przeoczyć, a tak gdzieś tam krążą po internecie, zostały dostrzeżone. No, gratulacje dla tej rodzinnej inicjatywy i życzę powodzenia. I jeśli mogę kiedyś jeszcze pomóc, to chętnie zaprezentuję kolejne perfumy. A Wam dziękuję za uwagę, życzę wszystkiego dobrego, perfumowego. Nie wiem, czy Wy korzystacie z takich promocji próbkowych, jeśli macie jakieś takie sprawdzone źródła, gdzie można na przykład napisać, wysłać adres mailowy i na przykład ktoś się odezwie, wyśle próbkę, no to może dajcie znać tutaj w tym miejscu, może inni skorzystają, może nawet ja skorzystam, bo rzeczywiście żyjemy w czasach, kiedy liczy się marketing. Liczy się przede wszystkim
wiedza o produkcie. Jeśli nie będzie tej wiedzy, to wiadomo, nie można produktu sprzedawać. Więc ja bardzo chętnie takie inicjatywy będę wspierała. Po prostu dajcie znać, jeśli takowe są. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego. Pa, pa.